decyzją przy myśleniu o tej prezentacji, którą musiałem podjąć, to było to, w którym momencie mówić o pieniądzach. To jest zawsze trudna bardzo sprawa i podjąłem decyzję, żeby powiedzieć od niej od razu. I od tego zaczniemy. Poproszę następny slajd. W zeszłym roku na badania naukowe przeznaczono z budżetu 0,34% PKB. W tym roku mamy sytuację taką samą. Ja należę do tych osób, które wiedzą, jak trudno było utrzymać wydatki na tym poziomie, ale ja rozumiem, że to nikogo nie zadowala. Natomiast do tego 5% wzrostu realnych wydatków na badania dochodzą dodatkowe elementy, które według mnie zasługują na uwagę i są chyba powodem umiarkowanego optymizmu. Mianowicie, po pierwsze, my żeśmy do tej pory wpłacali do budżetu unijnego składkę związaną z naszym uczestnictwem w programach ramowych. Tak się składa, że w tym roku już ta składka będzie pokrywana z ogólnej rezerwy budżetowej przeznaczonej na wpłatę naszej składki akcesyjnej unijnej. W związku z czym to, co do tej pory żeśmy wpłacali, a to było na poziomie 100 milionów złotych rocznie, zostaje w budżecie nauki. Czyli relatywnie w porównaniu z poprzednimi latami mamy więcej pieniędzy do wydania w Polsce. Poza tym, jak Państwo wiecie, jest 2% odpis od prywatyzowanych przedsiębiorstw. Oczywiście bardzo trudno jest ocenić, bo wszyscy wiemy, jak prywatyzacja w Polsce się posuwa do przodu, na ile napotyka kłopotów. Czy to będzie na przykład 30 milionów złotych, czy 70, gdzieś pomiędzy tymi sumami. Jak Państwo pomnożą to przez 50, bo tu mówimy o 2%, to wtedy wyjdzie ile realnie możemy liczyć na prywatyzację. Może być nawet więcej, a ja jestem w tych sprawach pesymistą i napisałem tutaj takie minimalne właściwie wartości. Jeśli chodzi o fundusze strukturalne, o czym będę mówił za chwileczkę, przewidywane są na szeroko rozumianą sferę B plus R plus I, trzeba by powiedzieć, badania, rozwój, innowacje w latach w tym następnym i jeszcze następnym do roku 2006. Bardzo dużo pieniędzy, część znacząca z tego to będą środki unijne, część też znacząca to mają być środki prywatne, które będą tworzyły ten słynny montaż finansowy. Tu będą również środki pochodzące z budżetu, tych już tu nie uwzględniam, bo to będzie z naszego budżetu. Mówiąc krótko, jakby to podzielić przez trzy powiedzmy i pomnożyć przez tyle, ile wynosi w tej chwili kurs euro, no to by Państwo zobaczyli, że to jest znacząca suma w złotówkach. Z programu ramowego napisałem tutaj taką sumę, ale ona jest niezwykle skromnie oceniona. Proszę Państwa, dobra wiadomość jest taka, że według szacunków Krajowego Punktu Kontaktowego my w tym roku z programów ramowych dostaniemy 99 milionów euro. To jest wielokrotnie. Dokładniej mówiąc, to są pieniądze, które są przeznaczone na projekty i inne różne akcje, ale część z nich jest na więcej niż na jeden rok oczywiście, na przykład trzyletnie. Więc to te 99 milionów to jest suma, którą żeśmy w tym roku wygrali niejako. To jest szacunek. My mamy pewne informacje dotyczące 70 paru milionów, szacujemy, że to będzie 99 milionów. Z tego bardzo trudno jest przeliczyć na rok w oczywisty sposób, ale zakładając, że następne lata będą podobne i że poprzednie lata były podobne, a w poprzednim roku mieliśmy, to mówimy o 2003 roku tutaj. Jeszcze trudniej oszacować je środki, które płyną z offsetu, z umów kompensacyjnych związanych z zakupami uzbrojenia przez Polskę. To jest bardzo ostrożny szacunek, że tego rzędu sumy wpłyną w bieżącym roku do naszego budżetu szeroko rozumianego B plus R. Jeśli się to wszystko odpowiednio oszacuje, Ta prezentacja, a propos, jest już wywieszona na naszej stronie domowej ministerstwa, więc to można to szacowanie jak gdyby sobie przeprowadzić samemu. Ona jest oczywiście orientacyjna, ale konkluzja jest taka, że my mamy w tym roku szanse, realne szanse na ponad 20% wzrost budżetu nauki.
To są wszystko pieniądze trudne, które tutaj są. I z tego musimy sobie zdawać sprawę. Ale to jest szansa, szansa, która w moim przekonaniu w dużym stopniu będzie wykorzystana. Czy to będzie 20%, czy 15%, czy może 22%, to ja się nie podejmuję powiedzieć oczywiście, ale jeśli się to połączy z tym, że budżet na szkolnictwo wyższe w tym roku jest znacznie wyższy niż był w zeszłym roku, też o kilkanaście procent, jeśli nie 20%, to to w sumie daje prawo do pewnego umiarkowanego optymizmu, jeśli chodzi o środki na badania. Natomiast niestety ta informacja, od której zacząłem, ona troszeczkę ten optymizm zmniejsza, bo chciałoby się, żeby również z budżetu przyrastały w sposób jakiś jednak znaczący środki mierzone odsetkiem PKB. Bo to, że realnie wzrost jest o 5%, to jest jedna sprawa, a dwa, że nikt z nas nie ma wątpliwości, że jako odsetek PKB również powinny nakłady na badania rosnąć. Bardzo proszę, następne. Proszę Państwa, co my z tymi pieniędzmi będziemy robili? Otóż jest dużo celów do osiągnięcia. Ja myślę, że jesteśmy w trakcie realizacji wielu z nich. Ich osiągnięcie ułatwić ma też ustawa o finansowaniu nauki, która będzie poddana pierwszemu czytaniu na sesji parlamentu 11 maja, która się zaczyna 11 maja. Te cele do osiągnięcia to jest niewątpliwie stabilny poziom finansowania badań koniecznych dla rozwoju nauki i edukacji. My musimy zadbać o to, żeby ten poziom był stabilny, żeby nie było co roku obaw, niebezpieczeństw, żeby on wzrastał. Musimy pamiętać o tym, że będąc członkiem Unii Europejskiej, my musimy, chcemy tego, włączyć się w budowę gospodarki opartej na wiedzy, to znaczy takiej gospodarki, w której wiedza jest uznawana za jeden z głównych czynników wzrostu gospodarczego. W związku z tym rozwój badań na rzecz właśnie gospodarki opartej na wiedzy z całą pewnością jest naszym celem. Musimy sobie twardo potrafić powiedzieć, jakie są priorytetowe obszary badawcze. Ja chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, że my jako kraj o wielkich ambicjach, ja myślę uzasadnionych, musimy tego typu cele stawiać sobie w sposób bardzo roztropny. Na pewno nie może być tak, żeby istniały jakiekolwiek obszary, na przykład będące przedmiotem studiów, które mogą być pozbawione środków na badania, choćby ze względu na jakość edukacji, którą oferujemy młodym ludziom. Natomiast z drugiej strony nie ulega wątpliwości, że należy znaleźć racjonalny sposób kształtowania obszarów, które w polskich warunkach zasługują przez pewien okres czasu, nie na zawsze, na większą uwagę niż inne. Tu chciałbym powiedzieć, o czym też wspomnę później, że rozpoczęliśmy, jak myślę, realizację zadania o kolosalnym znaczeniu dla racjonalizacji określania priorytetowych kierunków badań w postaci tak zwanego foresightu, czyli takiego aktywnego prognozowania rozwoju nauki i technologii. Powiem Państwu o tym, na jakim my jesteśmy etapie w tym zakresie. W inny sposób według mnie takich priorytetowych kierunków właściwie nie powinno się wyznaczać, bo szansa na arbitralność i na błąd jest wtedy zbyt duża. W oczywisty sposób oczekuje się od nas, aby nauka miała wpływ na wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki i jak rozumiem ten cel jest niekwestionowany. Musimy znajdować sposoby pozyskiwania środków pozabudżetowych. To jest wielki temat, o nim powiem w paru miejscach w trakcie swojego wykładu. Oczywiście przygotowanie nasze do wykorzystania środków z funduszy strukturalnych Unii to jest zadanie, które ma w ogóle narodowy charakter. My musimy tych środków jak najwięcej zyskać, a w interesie naszego środowiska jest, żeby jak najwięcej z tych środków było przeznaczonych na sferę B plus R. Musimy też konsolidować polską przestrzeń badawczą, żeby użyć terminu, który funkcjonuje w Unii Europejskiej, ze wszystkimi konsekwencjami organizacyjnymi, formalno-prawnymi i musimy być aktywnym partnerem przy tworzeniu europejskiej przestrzeni badawczej. To robimy, ale nasz udział w najróżniejszych inicjatywach w tym zakresie w oczywisty sposób jest na korzyść przyszłości badań naukowych. Nie będę charakteryzował wszystkich nowych
rozwiązań formalnych, które przewiduje ustawa, ale powiem tylko, że jeśli się mówi o takich ambitnych celach, jeśli się mówi o marzeniach no, częściowo realizowanych, o wzroście środków, to trzeba też znaleźć odpowiedni sposób zagospodarowania tych środków. Tego oczekuje od nas świat zewnętrzny dla naszego sektora. W związku z tym przewidujemy stworzenie programów ramowych ustalanych przez ministra, które będą służyć realizacji polityki naukowo-technicznej. Nowa formuła projektów celowych jest przewidziana w ustawie. Będziemy również mówili o konsorcjach naukowych, o których do tej pory nie ma mowy w naszych uregulowaniach prawnych. Będą też, jest miejsce na sieci naukowe. Z ciekawostek powiem, że będą stypendia naukowe dla najwybitniejszych młodych uczonych. Jak Państwo wiecie, Polska jest jednym z chyba z niewielu krajów, które nie mają żadnego systemu postdoków. To jest rzecz fatalna dla rozwoju nauki i musi coś takiego być wprowadzone. No i rzeczy już może mniej ważnych, ale ciekawych, że przewidziane są nagrody naukowe, 3 nagrody za najwybitniejsze osiągnięcia naukowe. Jedna z tych nagród chcemy, żeby one były przyznawane w rocznicę urodzin Stefana Banacha, naszego wybitnego matematyka, który jest tak strasznie niedoceniany przez Polaków. I chcielibyśmy, żeby jedna z tych nagród była za sukcesy w badaniach służących rozwojowi samej nauki. Druga, żeby była za sukcesy w badaniach służących rozwojowi gospodarki. I trzecia, żeby była za wybitne osiągnięcia służące rozwojowi społeczeństwa jako takiego, więc osiągnięcia medyczne, praktyczne, poparte pracą badawczą, ekologiczne i tak dalej. To będą nagrody, które będą dotyczyły osiągnięć naukowych w stylu Nagrody Nobla, przy całej oczywiście różnicy, to znaczy bez określonego czasu dokonania tych osiągnięcia tych rezultatów, bez względu na wieki, na jakiekolwiek inne kryteria. Proszę Państwa, chciałbym w tym miejscu nawiązać do zamówionego przeze mnie raportu Banku Światowego, który ocenia stan gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Jakieś półtora roku temu ja skontaktowałem się z Bankiem Światowym i poprosiłem ich, ponieważ wiedziałem, że Bank Światowy takie opracowania w przeszłości robił dla różnych krajów, poprosiłem ich o to, aby zrobili to przy naszej pomocy, naszych ekspertów, żeby opracował Bank Światowy raport na ten temat w Polsce. Mniej więcej 10 dni temu odbyła się prezentacja takiej no już właściwie ostatecznej wersji raportu, ale jeszcze ciągle otwartej w sensie różnych modyfikacji, które mogą być przez najbliższe tygodnie naniesione. I muszę powiedzieć, że konkluzje z tego raportu, one same konkluzje nie odbiegają od tego, co my uważamy za właściwe w Polsce. Natomiast ten raport jest bardzo substancjonalny. On ma cały szereg sugestii bardzo konkretnych i praktycznych. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z tym raportem. Jego główne zalecenia to są takie, żeby zwiększać nakłady na B+R. To jest absolutnie podstawa, bez tego nie ma mowy i to dobrze, że zupełnie niezależna organizacja coś takiego zasugerowała. Mówi o tym, że trzeba stworzyć system edukacji, który będzie kompletny. My często przez edukację rozumiemy standardowe rzeczy, szkoła podstawowa, gimnazjum, ogólniak, studia wyższe, może nawet doktoranckie. System edukacji jest czymś znacznie większym. Chodzi o system spójnej edukacji dla dorosłych, kształcenia ustawicznego, wykorzystywania nowych technik informatycznych, bardzo wielu rzeczy. To są rzeczy, które są w Polsce zaniedbane. I również w Europie, żeby było jasne. Jeśli ja Państwu powiem, że w Stanach Zjednoczonych są setki w tej chwili tak zwanych corporate universities, czyli uniwersytetów korporacyjnych tworzonych w ramach wielkich firm, a niebawem będą ich tysiące, że tam firmy taką wielką wagę przykładają do kształcenia pracowników, do pomocy w zmianie zawodu, a że w Polsce właściwie tego terminu prawie nikt nie słyszał jeszcze. To obrazuje przepaść, jaką mamy do pokonania, ale przynajmniej wiemy, że mamy to już lepiej niż byśmy nie wiedzieli. To jest bolączka całej Europy, to jest rzecz, która musi być w Europie.
Niewątpliwie to wszystko, co nazywamy technologiami społeczeństwa informacyjnego, to jest pewien nośnik, jeśli chodzi o dystrybucję wiedzy, o jej tworzenie, o współpracę i niewątpliwie to w Polsce, my wszyscy wiemy, jakie są słabości w tym zakresie, musi być też przedmiotem priorytetu. Wreszcie cały system innowacyjny, który w Polsce funkcjonuje, jak funkcjonuje, jest sygnalizowany bardzo wyraźnie, jak to zrobić, żeby on był lepszy. Bardzo proszę, następne. Proszę Państwa, my żeśmy w ostatnim okresie opracowali cały szereg dokumentów, które mają strategiczny charakter. Z najciekawszych, które chciałbym Państwu przypomnieć, to jest fakt, że Rada Ministrów przyjęła strategię zwiększania nakładów na działalność B+R w celu osiągnięcia założeń strategii lizbońskiej. Ten dokument jest przyjęty, ja Państwu powiem, jak on jest skonstruowany za chwileczkę. Przyjęliśmy strategię informatyzacji, która się nazywa Elektroniczną Polską. Przyjęliśmy strategię rozwoju sektora B+R na najbliższe lata jako element Narodowego Planu Rozwoju, a więc planu, który definiuje sposób pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych. Opracowujemy parę dalszych dokumentów, które jak myślę również będą miały znaczenie. Jeśli chodzi o program szósty ramowy, no to Państwo dobrze wiecie, że przy rozpoczynaniu tego programu mieliśmy pewne obawy. Mieliśmy obawy, które były częściowo minimalizowane faktem, że jak wszyscy pamiętamy, dobrze żeśmy wypadli w podsumowaniu programu piątego. Państwo pamiętacie, że my z naszych budżetowych środków na piąty program ramowy czteroletni wydaliśmy w postaci naszego wkładu do wspólnego budżetu unijnego około 95 milionów euro, a polscy uczeni i przedsiębiorstwa, to dotyczy wszystkich, w konkursowych, konkurencyjnych procedurach odzyskali pieniądze rzędu 150 milionów euro, czyli znacznie więcej. To jest niewątpliwy sukces tego środowiska, który w jednoznaczny sposób dokumentuje jednak naszą, ja mówię jednak, bo my też znamy wszyscy nasze bolączki, dokumentuje naszą dojrzałość i zdolność do konkurowania z najlepszymi zespołami Unii Europejskiej. Z drugiej strony niewątpliwie jest niestety słabo zauważaną, jest niewątpliwie przesłaniem dla wszystkich innych sektorów życia publicznego, że otóż ta Unia nie jest taka straszna, że jeśli się dostatecznie dobrze do sprawy podejdzie, jeśli się człowiek nie przejmie początkowymi niepowodzeniami, bo takie mieliśmy po drodze, jeśli te niepowodzenia będą skutkowały lepszą organizacją całych środowisk, to wtedy można odnieść sukces. No i mimo, że mieliśmy te dobre doświadczenia, to fakt, że w szóstym programie zapowiedziano bardzo duże projekty, dla nas z pewnych względów, chyba dla wszystkich jasnych, trudniejszych do uczestnictwa, I sieci doskonałości również z pewnych względów historycznych głównie. W największym skrócie odpowiednie silne zespoły europejskie mało wiedzą o potencjale Polski. Ciągle mało wiedzą w porównaniu z wiedzą, którą oni mają współpracując ze sobą od kilkudziesięciu lat. No to ten fakt, że nauka ma być bardziej selektywna tam, że ma być zorientowana na najsilniejsze konsorcja, w oczywisty sposób stwarzał zagrożenie dla nas. W związku z tym pierwszy rok zeszły przeżyliśmy troszkę w nerwowych warunkach, jeśli chodzi o nasze ewentualne sukcesy. I oto, proszę Państwa, mamy pierwszą informację, którą Krajowy Punkt Kontaktowy zebrał i udostępnił, która jest bardzo pomyślna. Otóż, proszę Państwa, w tym pierwszym roku udało nam się pozyskać naprawdę środki znacznie przekraczające nasz wkład do budżetu komisji. I ja może nie będę podawał szczegółów, ale tym bardziej, że nie wszystkie dane są jeszcze dostępne, ale jest faktem, że w takich dziedzinach jak na przykład ICT, czyli Information and Communication Technologie Społeczeństwa Informacyjnego, mówimy po polsku, osiągnęliśmy znakomite wyniki i co ciekawsze, one są osiągnięte nie tylko siłami polskich uczonych, ale polskich przedsiębiorstw,
przedsiębiorstw. Krótko mówiąc, żeśmy w samym tym konkursie w zeszłym roku zdobyli 22 miliony euro środków, choćby jedną liczbę podam, co jest zasadniczym elementem, jak myślę, w naszym krajobrazie właśnie w zakresie tych technologii. Bardzo dobrze wypaliliśmy w programach związanych z nowymi materiałami. Niestety gorzej wypadliśmy w sprawach związanych z ekologią, to tu apel jest, żeby najpierw Państwo musicie się zapoznać z tymi wynikami, ale później, żebyście Państwo sobie je wzięli do serca. My w sposób taki, na jaki nas stać, wspieramy nasze uczestnictwo w szóstym programie ramowym, refundując, znaczy dopłacając, dokładnie mówiąc, do 60% kosztów krajowych, przeznaczając pewne sumy pieniędzy dla projektów, które zostały wysoko ocenione, ale nie przyjęte do finansowania, no i także dla projektów w pełnych finansowanych przez, to może nie będę koncentrował się na tym szczególe. Bardzo proszę, następne. Tutaj, proszę Państwa, są wyniki szczegółowe, ja ich nie będę komentował. No może jednak wypada tutaj powiedzieć chyba choćby o tym, że według dostępnych danych w zeszłym roku polskie zespoły w szóstym programie ramowym na pewno otrzymają dofinansowanie na poziomie 74,5 miliona euro, a przewidywane jest 99 milionów euro. To jest suma, tak jak mówię, to jest bardzo trudno przeliczyć na rok, ponieważ to są pieniądze, które się zdobywa na 3 lata często, prawda? A czasami na rok, czasami na różne są okresy, więc to jest bardzo trudno rozdzielić na rok, ale tak czy inaczej, ponieważ to z roku na rok powinno być podobnie, to jest to jednak zbliżone do tego, ile dostawać będziemy w ciągu roku. W związku z czym ja myślę, że to jest wielka szansa dla nas na zasadnicze. Ja w tym swoim szacunku na początku znacznie to zmniejszyłem, żeby być po bezpiecznej stronie. Następne, proszę. Jeśli chodzi o fundusze strukturalne. Proszę Państwa, ministerstwo kierowane przeze mnie zainicjowało i będzie realizowało program wzmocnienie współpracy między sferą badawczą, rozwojową a gospodarką. To jest w ramach tak zwanego SPO, sektorowego programu operacyjnego, wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Mamy tam swój własny obszar, bardzo znaczący i chciałbym zwrócić na to uwagę, że po pierwsze w ramach tego działania, to jest działanie 1.5 w tym programie, ale także w ramach najróżniejszych innych działań w tym programie, a także w innych programach operacyjnych, a także w zintegrowanym programie operacyjnym rozwoju regionalnego jest bardzo dużo możliwości do starania się o środki. Rozumiem, że na ten temat jest masa szkoleń, informacji. Będzie o tym mowa oczywiście w trakcie naszej konferencji. My żeśmy do tej pory po pierwsze formułowali zasady naszego uczestnictwa. To było olbrzymie przedsięwzięcie organizacyjne. Po drugie, dostosowywaliśmy polskie regulacje formalno-prawne po to, żeby można było z tych pieniędzy korzystać. To nie jest bynajmniej proste. Wreszcie jesteśmy teraz na dużą skalę zaangażowani w szkolenia w tym zakresie. Mam nadzieję, że za jakiś czas będziemy mogli sobie gratulować przynajmniej znaczących sukcesów, jeśli niewielkich sukcesów. To jest opis tego sektorowego programu operacyjnego. Tu są spodziewane rezultaty z tego finansowania, o którym mówiłem poprzednio. One są, jak myślę, dla osób świadomych potrzeb polskiej gospodarki dosyć oczywiste. One mają służyć generalnie, żeby powiedzieć tylko jedno zdanie na ten temat, zacieśnianiu współpracy pomiędzy sferą B plus R a przedsiębiorstwami. I taka musi być natura projektów, które tam będą, ale tam są najróżniejsze, bardzo szerokie możliwości. Ja chciałbym zwrócić uwagę, może to proszę sobie ewentualnie rzucić okiem na to, co tu jest napisane, ale chciałbym powiedzieć, że z tych środków w szczególności będzie można finansować wyposażenie laboratoriów w centrach zaawansowanych technologii, centrach doskonałości działających w priorytetowych dziedzinach rozwoju gospodarki. Co to są centra zaawansowanych technologii? Państwo widzieli dzisiaj na początku, żeśmy mieli tą miłą uroczystość. W tej chwili trwa konkurs na centra doskonałości. Również całe projekty badawcze prowadzone przez centra zaawansowanych technologii będą mogły być finansowane. Wreszcie to, co jest ważne i o czym już wspominałem, ta nasza działalność w Foresightu, przepraszając za angielskie słowo, będzie mogła być finansowana w ramach odpowiedniego programu operacyjnego. To są sumy, które już podałem na swoim pierwszym finansowym tym slajdzie, mianowicie jeśli chodzi o SPO WKP, czyli wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, w tych latach będziemy mieli do dyspozycji
zapewne, jeśli nam się to uda, tyle środków, w tym wkład wspólnoty jest ponad 100 milionów euro. Wkład z budżetu państwa musimy znaleźć. Nie boimy się, znajdziemy to takie środki, a ze środków prywatnych potrzebne będą dopłaty, aby stworzyć ten wymagany przez Unię montaż finansowy, środki w tej wysokości.